Sporo się ostatnio dzieje globalnie w rakietowo-kosmicznych tematach. Sporo sukcesów, ale nie obyło się też bez porażek. Przybywam do Was dzisiaj z trzema tematami. Zapraszam. Cześć internecie, zacznijmy od złej wiadomości. Z omówieniem tego zwlekałem, bo liczyłem na przypływ szczegółów z oficjalnych komunikatów, ale będziemy się musieli zadowolić tym, co dostaliśmy dotychczas i spekulacją. Sprawa dotyczy nieudanej misji rakiety Electron. Electron to lekka rakieta orbitalna, której twórcą i operatorem jest zarejestrowana w Stanach, ale pochodząca z Nowej Zelandii firma Rocket Lab. Jeśli jakimś cudem nie znacie tej ekipy, to mówią o nich czasem mały SpaceX, bo są kolejnym przykładem prywatnej firmy, która bez kosmicznego rodowodu czy krytycznego wsparcia od jakiegoś branżowego giganta osiągnęła orbitę, finansując to z własnej kieszeni. Dodatkowo od ponad roku trwa ich kampania modernizacji elektrona w kierunku systemu z odzyskiwalnym pierwszym stopniem. To już w ogóle robi z nich rakietowego jednorożca z Bilionem punktów splendoru. Na kanale jest film poświęcony Rocket Labowi i rakiecie Electron. Film, który mógł się delikatnie zestarzeć, bo Nowozelandczycy w ostatnich miesiącach upgrade'owali Elektrona. Zatem, najpierw o tej smutnej, nieudanej misji, a potem słów kilka o upgrade'ach Elektrona. 15 maja elektron został wystrzelony z półwyspu Machia w Nowej Zelandii z prywatnego portu kosmicznego Rocket Labu. W tej 20 misji ładunek stanowiły dwa mikrosatelity firmy Black Sky zmierzające na niską orbitę okołoziemską. Satelity mikro, ale nadal na tyle duże, że Rocket Lab musiał dostosować owiewkę i system uwalniania ładunku do tej konkretnej misji. Taki zabieg nie jest niczym nadzwyczajnym, elektron już latał z delikatnie rogatą owiewką, która mieściła dzięki temu sporego mikrosatelitę, ale teraz poziom zaawansowania poszybował w kosmos. Na kickstage'u rakiety, czyli trzecim stopniu, umieszczono kołnierz dystansujący owiewkę, żeby wydłużyć pojemność ładowni. Na kickstage trafił pierwszy satelita, a następnie został nakryty kopułą z kolejnym adapterem na ładunek, na którym umieszczono drugiego satelitę. Taki zestaw zabezpieczono owiewką. Jest to o tyle wyjątkowe rozwiązanie, że ładunki zostały fizycznie od siebie odseparowane i umieszczone de facto w dwóch niezależnych ładowniach. Podobny system jest stosowany od lat w ciężkości Rakiecie Ariane 5 jest dość egzotyczny w całej branży. Zwykle satelity dzielą razem ładownie i umieszczane są w dyspenserach na jednym adapterze. Jeśli dwa większe satelity mają startować wspólnie, to jeden z nich jest jednocześnie nośnikiem dla swojego kolegi, ale tylko w sytuacji, gdy producentem obu urządzeń jest ta sama firma i może wziąć odpowiedzialność na siebie za poprawną separację takiej pary w kosmosie. W 20. misji Elektrona Running out of Tous oba satelity wyprodukował co prawda ten sam producent, ale ich specyfika wykluczała scalenie obu urządzeń. Problem rozwiązał Rocket Lab dostosowując owiewkę i system uwalniania ładunku. Niestety usterka drugiego stopnia Elektrona nie pozwoliła się temu wykazać i doprowadziła do utraty misji. Po poprawnym zakończeniu pracy pierwszego stopnia, separacji i uruchomieniu silnika drugiego stopnia doszło do jego nagłego obrotu. Widać to na ekranie po lewej, czyli kamerze umieszczonej na poszyciu drugiego stopnia, gdzie widzimy oddalający się pierwszy stopień, ale zamiast nadal się oddalać, nagle ucieka z kadru w prawo. Zanim widok z kamer został nam całkowicie przez Rocket Lab'a odcięty, można było zauważyć przez chwilę na telemetrii rosnącą i spadającą prędkość. Najprawdopodobniej drugi stopień wpadł w korkociąg. Widok na ekranie po prawej, czyli z kamery przy silniku drugiego stopnia, skeszował się i zamarzł jeszcze przed separacją. Pewnie jakiś glitch, ale kiedy się odwiesił, widzieliśmy już tylko stygnącą dyszę wyłączonego silnika. Można tutaj dokonać ciekawej obserwacji, która by mi przez myśl nie przeszła, gdyby nie analiza tej misji, yy, którą na swoim kanale zrobił Scott Manley. Weźmy obraz dyszy sprzed separacji i po wystąpieniu tej usterki. Zobaczycie, że po wyłączeniu dysza została w bardzo wychylonym położeniu. Nachylenie dyszy jest regulowane przez dwa siłowniki elektromechaniczne, dzięki czemu rakieta, yy, rakietą da się sterować w osiach poprzecznych. Jeżeli jednak Wychylimy dyszę i zostawimy ją w tym położeniu, to rakieta będzie ciągle zakręcać i w efekcie zacznie się cała obracać. Według późniejszego oficjalnego komunikatu łączność z rakietą była nadal utrzymywana. Komputer pokładowy wykrył jakąś anomalię i wygasił silnik drugiego stopnia. Bez napędu rakieta wraz z ładunkiem bardzo szybko wpadła z powrotem w atmosferę. Nie znamy na razie detali, ale w takich warunkach drugi stopień z ładunkiem rozpadł się. Najprawdopodobniej pod wpływem naprężeń aerodynamicznych, a szczątki spadły do oceanu w okolicy, gdzie spadł pierwszy stopień. Nie ma na razie szczegółów na temat tego, co spowodowało anomalię i jak rzeczywiście przebiegała. Śledztwo trwa. Jeśli faktycznie jeden z siłowników wychylił dyszę i wprowadził rakietę w niekontrolowany obrót, to przyczyn mogło być tej usterki co najmniej kilka. Mogła to być usterka samego siłownika, jego elektroniki sterującej Błąd programistyczny, błędne podłączenie przewodów, albo na przykład zainstalowanie któregoś akcelerometru do góry nogami. Do czegoś takiego doszło w 2013 roku podczas wystrzelenia Protona M. Komputer pokładowy starał się wyprowadzić rakietę z nieistniejącego obrotu, bo zainstalowane odwrotnie żyroskopy alarmowały, że rakieta jest obrócona. Taka to smutna historia dwudziestej misji Elektrona. Nie jest to niestety pierwsza stracona przez tę firmę misja. Niecały rok temu, 4 lipca 2020, 13 misja również była pechowa. Doszło w niej do usterki także drugiego stopnia. Złącze elektryczne, zamocowane niewystarczająco mocno, zaczęło się nagrzewać, topić sąsiednie podzespoły i w końcu samo zostało zerwane. Bez zasilania zatrzymały się elektryczne pompy paliwowe i zgasł silnik przed dotarciem na orbitę. Wtedy problem bardzo szybko zdiagnozowano i rozwiązaniem okazało się dostosowanie procedur produkcyjnych i sama kontrola jakości. 30 sierpnia Elektron mknął już w górę z misją 14. Rocket Lab powrócił spektakularnie, bo rakieta otrzymała Upgrade, o czym za chwilę, a w misji 16 zrobiono pierwszy test odzyskiwania boostera. No i dochodzimy do pozytywnego akcentu misji 20. Ta misja była drugim udanym z trzech zaplanowanych testowych odzyskiwań pierwszego stopnia rakiety. Booster wrócił i został wyłowiony z oceanu. W pierwszym stopniu pracowały podzespoły presuryzacji paliwa odzyskane z 16. Rzecz absolutnie fantastyczna, bo na palcach dwóch palców można policzyć dzisiaj firmy, które coś takiego skutecznie wdrażają. W kampanii testowej booster jest w kontrolowany sposób sprowadzany do oceanu i ląduje na spadochronach. Docelowo ma być łapany w powietrzu, zanim zetknie się ze słoną oceaniczną wodą. No dobra, a czym różni się nieodzyskiwalny elektron z kiedyś? Od testowo odzyskiwanego elektrona po upgradech teraz. Po pierwsze, Rocket Lab zainstalował w swojej rakiecie nowe, bardziej wydajne pakiety baterii. Elektron jest taką wyjątkową bestią, która zamiast nazwijmy to tradycyjnych turbopomp paliwowych, ma pompy napędzane silnikami elektrycznymi. Pierwszy i drugi stopień jest zatem wyposażony w sporych rozmiarów akumulatory litowo-polimerowe. Zastosowanie pakietów o wyższej wydajności podniosło parametry rakiety bez potrzeby modyfikacji kluczowych podzespołów wzrosły ciąg i impuls właściwy silników a udźwig z 225 kg na niską orbitę okołoziemską do 300 kg kolejne modyfikacje dotyczą na razie tych misji w których podejmowane są próby odzyskiwania pierwszego stopnia ale długofalowo będą standardem w każdej rakiecie na potrzeby ponownego wejścia w atmosferę powstała osłona termiczna. Booster wraca na Ziemię silnikami w dół, więc dotychczasowa struktura kompozytowa została zastąpiona stalą nierdzewną, odporną na wyższe temperatury. Pierwszy stopień, wznosząc się, nie osiąga prędkości orbitalnej, więc podczas powrotu nie potrzebuje bardzo zaawansowanych osłon termicznych, takich jak miały np. promy STS albo kapsuły załogowe. Jest jednak na tyle poważnie, że kompresja i Tarcie powietrza wytwarzają gorącą plazmę, a tego kompozyty z włókna węglowego nie wytrzymają. Kolejny element systemu odzyskiwania to silniczki RCS umieszczone na interstage'u. Ich zadaniem jest ustawienie boostera w odpowiedniej orientacji i prowadzenie podczas spadku. Rocket Lab przed obecną kampanią testową sprawdzał na przełomie 2019-2020, jak zachowuje się spadający booster. Testowano tam też pierwsze RCS-y i chociaż firma komunikowała to jako udane testy, to powrót mocno sponiewierał booster, a ówczesne RCS-y okazały się za słabe. W w tych testach pierwszy stopień wpadał bez spadochronów do oceanu. Zgromadzone dane posłużyły do przygotowania kampanii testowej, którą obserwujemy teraz. Elektron nie jest i nie ma być wyposażony w stateczniki aerodynamiczne, takie jak na przykład stosuje SpaceX w swoich boosterach Falcona 9, żeby prowadzić rakietę aż do samego końca i żeby wylądowała na silnikach. Elektron jest na tyle niewielką rakietą, że margines paliwa, który można ze sobą zabrać, nie pozwoliłby na takie lądowanie. To znaczy, nawet jeśli udałoby się zoptymalizować wszystko do takiego stanu, że booster wyląduje na centralnym silniku, to Rocket Lab chyba woli takie ulepszenia wykorzystać podnosząc udźwig rakiety, tak jak to zrobiono w zeszłym roku, zwiększając osiągi elektrona. No i dochodzimy do chyba ostatniego elementu, spadochronów. Pierwotny koncept odzyskiwania boostera miał polegać na wejściu w atmosferę i wypuszczeniu najpierw balonu, który wstępnie ustabilizowałby i wyhamował booster. Potem wypuszczenie docelowych spadochronów, wtedy przechwycenie w powietrzu i odtransportowanie na ląd. Dzisiaj wiemy natomiast, że z koncepcji balonu zrezygnowano. Opór aerodynamiczny zwalnia booster na tyle, że można przejść od razu do głównego spadochronu. Miał być koniec, ale to nie koniec. Warto też zaznaczyć, że Rocket Lab coraz śmielej modyfikuje owiewki Elektrona. Niby nic, ale to kolejna rzecz, która ułatwia życie klientom. Żeby nie przedłużać, to tylko info, że o innych featurekach możecie się dowiedzieć z filmu o Elektronie, który jest już na kanale. A jeżeli chcielibyście posłuchać o pracy w Rocket Labie, to na kanale We Need More Space jest rozmowa z naszym rodakiem, Marcinem Stolarskim, który tam pracuje. Link macie gdzieś. Gdzieś tu. News numer 2, prawie świeży, jeżeli nie wykorzystaliście jeszcze swoich bonów wakacyjnych, to zagadajcie do Virgin Galactic. 22 maja wykonali udany lot testowy swojego suborbitalnego samolotu SpaceShip2 Unity. Kluczowy test przed rozpoczęciem lotów z pasażerami, a podobno czeka ich już około 600. Z bonu może wam troszkę zabraknąć, bo szacunkowa cena dla jednego pasażera to coś między 200 a 250 tysięcy dolarów. Ale wiecie, chcesz zrobić, to znajdziesz sposób. Nie chcesz, znajdziesz wymówkę. Virgin Galactic jest częścią należącej do Richarda Bransona grupy Virgin, w której skład wchodzi też Virgin Orbit, operująca orbitalną rakietą Launcher One. Galactic powstała w 2004 roku, biorąc pod swoje skrzydła kontynuację nad statkiem Spaceship One. Jedynka została zbudowana przez firmę Scaled Composites i bardzo szybko dokonała lotów powyżej linii Karmana. Virgin Orbit obrał za cel komercjalizację tego przedsięwzięcia i finalne umieszczenie na pokładzie turystów. Statek jest wynoszony na duży pułap przez samolot gospodarza. Pierwotnie White Knight One, a teraz White Knight Two. Virgin zbudował dotychczas jeden egzemplarz VMS EV. Statków Spaceship Two powstało dwa VSS Enterprise i VSS Unity. Enterprise wykonał odgroma lotów testowych z napędem i bez. Seria testów zakończyła się niestety katastrofą w 2014 roku. Statek podczas fazy wznoszenia w wyniku usterki przełączył się w tryb powrotny zmieniając geometrię statku. Naprężenia aerodynamiczne nadal napędzanego pojazdu rozerwały statek. Do zdarzenia do Doszło na relatywnie niskiej wysokości 15 km tuż po odłączeniu się od White Knighta, i jeden z dwóch pilotów y, zdołał się uratować. Unity wszedł do użycia dwa lata później i ruszył ze swoją kampanią testową. Łącznie z tym startem, Unity ma na koncie trzy loty na wysokość ponad 80 km czyli loty kosmiczne, według amerykańskiej definicji. Co zatem czyni ten wyjątkowym? Virgin musi wykonać jeszcze trzy testy, żeby móc realizować loty komercyjne. Ale następny testowy ma być już z czterema pasażerami. Testowymi, ale pasażerami na pokładzie. W jeszcze kolejnym podobno zasiądzie sam Branson. System wycieczkowy od Virgin Galactic, jak już się dowiedzieliśmy, składa się z gospodarza White Knight 2, o nazwie VMS EV i statku kosmicznego SpaceShipTwo o nazwie VSS Unity iwi to dwukadłubowy samolot napędzany czterema silnikami turboodrzutowymi. Dwuosobowa załoga zasiada w kokpicie kadłuba po prawej, e, natomiast ten po lewej stronie zawiera jedynie balast e, odpowiednio wyważający samolot. W przyszłości White Knight może być potencjalnie samolotem do rozrywek typu zero g e, i lewy kadłub zostanie do tego dostosowany. Unity to suborbitalny statek kosmiczny uwalniany spod gospodarza na wysokości około 15 km. Ma gościć na swoim pokładzie oprócz dwóch pilotów, także sześciu pasażerów. Jego główny napęd stanowi rakietowy silnik hybrydowy. Na przestrzeni lat dokonywano licznych zmian w tym napędzie, silnik był sprawcą wielu opóźnień, a jego development doprowadził nawet do śmiertelnych wypadków. Dzisiaj statek operuje z silnikiem o nazwie, a jakże Rocket Motor 2. Jednostka hybrydowa, wytwarzająca 310 kN w ciągu, pracująca przez 60 sekund. Statek rozpędza się do prędkości około Mach 3, czyli 1 km na sekundę. To wystarczy, żeby z wysokości 15 dostać się na prawie 90 km w locie suborbitalnym. W Unity zastosowano bardzo ciekawy mechanizm powrotny. Chociaż uzyskiwanej prędkości daleko jest do orbitalnej, to z wchodzeniem w atmosferę nie ma żartów. Statek na początku składa swoje powierzchnie aerodynamiczne i zaczyna zachowywać się bardziej jak kapsuła niż samolot. Proces ten nazywa się oryginalnie Federate Reentry i jego koncepcja sięga lat 50. Chodzi o to, że samolot zwija pióra i staje się na chwilę kapsułą z lotkami. Na wysokości 20 kilku kilometrów następuje powrót do pierwotnej geometrii i statek ląduje na pasie jak każdy inny samolot. Ekipa Virgin Galactic jest na tyle optymistyczna w kwestii osiągnięcia sukcesu, że w marcu zaprezentowano po raz pierwszy SpaceShip3 o nazwie VSS Imagine. Zapowiedziano też bliźniaczą maszynę Inspire. Testy Imagine ruszają na wakacjach 2021. News numer 3, który chyba jako jedyny można faktycznie nazwać newsem, bo jest świeży, Chiny nie tracą rozpędu w swoim programie kosmicznym. Najpierw napływały do nas wieści z Marsa i misji łazika Churong, a teraz naszą uwagę uchwyciła ponownie stacja Tiangong. Pierwszy moduł stacji trafił na orbitę z końcem kwietnia, a 29 maja rakieta Długi Marsz 7 wyniosła statek towarowy Tianzhou-2 z pierwszą misją zaopatrzeniową dla tej stacji. Statek zadokował do stacji już następnego dnia, a w czerwcu natomiast czeka nas start załogowej misji Shenzhou 12 też do stacji. Jest to historycznie trzecia chińska stacja i pierwsza wielomodułowa, która ma zostać na orbicie dłużej i która ma być rozbudowywana i umożliwi długotrwały pobyt załóg w kosmosie. Co ciekawe, pierwsza jednomodułowa stacja Tiangong-1 była podstawą do budowy statku towarowego Tianzhou, który jest chyba na dzień dzisiejszy statkiem towarowym o największym udźwigu na świecie. Potwory takie jak Prome STS albo Europejski ATV już wyszły z użytku, więc żółta koszulka lidera przypada chińskiemu niebiańskiemu statkowi. Statek może zabierać do 6,5 tony hermetyzowanego i niehermetyzowanego zaopatrzenia. Nie ma zdolności powrotu na Ziemię. To znaczy ma, ale po deorbitacji ma gwałtowne spotkanie z ziemską atmosferą i nie dociera w jednym kawałku do Ziemi. Podobnie jak amerykański Cygnus czy japoński HTV, to winda w jedną stronę. Dowozi zaopatrzenie w kosmos, a w drodze powrotnej utylizuje rzeczy zbędne i odpadki podczas deorbitacji. To wszystko ode mnie. Dzięki, że wpadliście. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuk w górę i pomyślcie o subskrypcji. Pomyślcie też o włączeniu. Dzwonka z powiadomieniami, żeby nie omijały Was kolejne filmy i relacje live ze startów rakiet. Zapraszam jak zawsze na socjale to Jakiś kosmos i oczywiście na naszego Discorda. Byłoby super, gdybyście rozważyli wsparcie kanału, zakupem kosmicznego gadżetu w sklepie internetowym lub wspierając przez Patronite albo YouTube'a. Patroni zgarniają różne bonusy, jak stały rabat na sklepie albo dostęp do comiesięcznego tematycznego live dla patronów. Dotychczas gadaliśmy tam na przykład o radzieckiej rakiecie N1 albo ramieniu Kanadarm 2, a teraz się z wami żegnam i wrzucam jeszcze na ekran podziękowania dla patronów. Do zobaczenia, cześć!